At, on, in. Kiedy ich używać? Mimo wielu prób nie umiem tego zrozumieć. Otóż nie w zrozumieniu rzecz. Rzecz w tym, żeby poćwiczyć to i określone konteksty sobie przywołać, potłumaczyć, właściwe konteksty, najczęściej występujące, i wtedy bez trudu będzie można to jakby zrozumieć, czyli przetłumaczyć, nie wiem, co masz na myśli zadając takie pytanie, czy miałaś na myśli zadając takie pytanie. Tutaj jest to wyjaśnienie. Obiecuję, że przy odrobinie cierpliwości z całą pewnością dużo łatwiej będziecie używać tych przeimków. Zacznijmy od at. Takiego krótkiego słówka at. Jeśli akcentujemy to słówko, to znowu tak jak mówimy at. A jeśli nie, to tak krótko jest at, prawda? I w 99% będzie krótko at. Na przykład, nie wiem, jak podajemy ten adres internetowy, to małpa też mówią at. To jest właśnie taki dźwięk akcentowany, at. Zwykle, prawda? No nie zwykle, tylko akcentowany. A to są dwa przykłady, kiedy użyjemy właśnie w akcentowanej formie tego słówka at. What are you looking at? Jak na końcu znowu będzie akcentowane. I jeszcze jedno wynalazłem. Who are you smiling at? Pierwsze, what are you looking at? Na co się patrzysz? Drugie, who are you smiling at? Do kogo się uśmiechasz? Dobrze. Najpierw miejsce, czyli używanie at w odniesieniu do określonego miejsca. Tutaj mamy na myśli jak gdyby nie punkt, tylko okolice tego miejsca. Mniej więcej tam, gdzie mówimy. To się sprawdza. Posłuchajcie. I was sitting at my desk. I am sitting at my desk. Siedzę przy biurku. I am sitting at my desk. Siedzę przy biurku. Czyli po prostu at my desk to jest to wyrażenie przy biurku. Gdzieś w okolicy tego biurka. Mógłbym siedzieć tu, czy tam. Nie jest to jakiś super punkt, ale jestem przy biurku. Kolejny. We're staying at a hotel. Zatrzymaliśmy się, pozostajemy w hotelu. We're staying at a hotel. Olivia met us at the door. Olivia spotkała nas przy drzwiach, gdzieś przy drzwiach, dosłownie w jakimś określonym punkcie. Oliver was standing at the window. Oliver stał przy oknie. We're waiting at the bus stop. Czekamy na przystanku autobusowym. We're waiting at the bus stop. I saw them at the theater. Widziałam ich w teatrze. Pewnie się całowali. I saw them at the theater. To są właśnie, to jest to miejsce, okolice tego miejsca. At. To są typowe przykłady. Warto je kilkakrotnie powtórzyć, wtedy łatwiej będzie wcisnąć. Od razu ostrzegam, tłumaczenia są mylące. Każdy z tych przyimków może przetłumaczyć na wiele sposobów. I proszę nie kierować się, nie kieruj się tłumaczeniem. Popatrz na kontekst, który właśnie dostarczam. Używamy at, kiedy mówimy o miejscu pracy. Przykłady. How many people are employed at Quest for English? Ile osób jest zatrudnionych w Quest for English? How many people are employed at Quest for English? At. Yeah? At Quest for English. Dalej. Amy works at a library. Amy pracuje w bibliotece. Amy works at a library. Kolejny przykład. Mary works at Columbia University in New York. Mary pracuje na Columbia University w Nowym Jorku. Kolejny. Matthew said she works at some boutique downtown. Matthew powiedział, że ona pracuje w jakimś butiku w śródmieściu. Matthew said she works at some boutique downtown. Tu mamy właśnie miejsca pracy. Różne. Teraz tak. Przy miejscach usługowych i sklepach, w takich okolicznościach, usługi, sklepy. Posłuchajcie. I can't meet you at 5, I'll be at the hairdresser's till 6. Nie mogę spotkać się z tobą o 5, do 6 będę u fryzjera, czy tam u fryzjerki. I can't meet you at 5, I'll be at the hairdresser's until 6. Czyli to the hairdresser's, zakład fryzjerski, ja? Tak mówią, the hairdressers, to taki skrót jest od hairdressers workshop, prawda? To wtedy mówimy at the hairdressers. Kolejny, look what I bought at the butcher's today. Zobacz, co w mięsnym dzisiaj kupiłem. Look what I bought at the butcher's today. Kolejny, let's meet at my place. Let's meet at Peter's place. Tutaj mamy, jeżeli u kogoś w domu, albo u mnie w domu, to też at. Używam wtedy słówka place.
at my place, można powiedzieć let's meet at Peter's albo at Peter's place. U Piotra się spotkajmy. Często używamy at tego słóweczka z takimi słowami jak school, college, university. School, college, university. Posłuchaj. Matilda always did well at school. Matilda zawsze dobrze radziła sobie w szkole. Matilda always did well at school. Sally teaches art at a local college. Sally uczy sztuki w miejscowym college'u. Sally teaches art at a local college. Robert is at Jagiellonian University. Albo Robert is at Warsaw University. Czyli Robert studiuje na Uniwersytecie Jagiellońskim albo Warszawskim. Robert is at Jagiellonian University at Warsaw University. Kiedy mówimy o wydarzeniach, którzy bierze udział więcej osób. Wydarzenie. Wydarzenie i osoby. Wydarzenie i osoby. Posłuchaj. Were you at Lisa's party? Were you at Lisa's party? Podobnie jak at the cinema, at the theater. Were you at the cinema? Were you at the theater? Were you at Lisa's party? Czy byłaś na przyjęciu Lizy? Were you at Lisa's party? Kolejny przykład. There were 200 people at the wedding. Na ślubie było 200 osób. There were 200 people at the wedding. We met at the reception after the conference. Spotkaliśmy się na przyjęciu, takim oficjalnym przyjęciu po konferencji. We met at the reception after the conference. Charakterystyczne użycie at jest zuchem, takim działaniem. Tutaj właściwie chodzi o czasowniki, ale to są szczególne grupa czasowników. Można je tak dosyć precyzyjnie opisać. Posłuchaj. Susan pointed her gun at the target. Czyli nacelowała, Susan nacelowała, wycelowała swój wycelowała broń, pistolet w cel. Susan pointed her gun at the target. Peter's angry at his brother. Piotr jest zły na swojego brata. Peter's angry at his brother. A driver shouted some words of abuse at me. Kierowca krzyknął jakieś okropne słowa, czyli niegrzeczne słowa, w moim kierunku, at me, shouted at me. A driver, jakiś kierowca, a driver shouted some words of abuse at me. Czasami się zdarza, nieprzyjemne doświadczenie. Sam looked directly at me. Sam popatrzył prosto na mnie. Sam looked directly at me. They laughed at Billy. Śmiali się z Billego. They laughed at Billy. Pamela grabbed at my arm. Pamela schwyciła mnie za rękę. Pamela grabbed at my arm. They were throwing stones at Jerry. Rzucali w Jerry'ego kamieniami. Okropna rzecz. They were throwing stones at Jerry. Throw at, rzucić w coś. Irene smiled at me. Irene uśmiechnęła się do mnie. Irene smiled at me. Ciekawostka. Przy adresach, jeśli podajemy numer, mówimy at, bo normalnie przy ulicach mówimy in. Mówimy I live in, I don't know, I live in Leafy Street. I live in Leafy Street. I teraz tak. Jeśli zaś podajemy numer, to posłuchajcie, jak to brzmi. They once lived at 10 Garden Street. They once lived at, można dodać, number 10 Garden Street. Czyli mieszkali kiedyś pod numerem 10 na Garden Street. Tak to właśnie należałoby przetłumaczyć. Ciekawostka. At 10 Garden Street. Ale jak samo street, in Garden Street. No wtedy nie zgrzyta ten angielski. Ćwiczenie. Krótkie ćwiczenie. Połącz początki i końce zdań. Zatrzymaj nagranie. Daj sobie tyle czasu, ile będziesz potrzebować. Daj sobie tyle czasu, ile będziesz potrzebować, żeby to nagranie, żeby to ćwiczenie zrobić, przeanalizować, zobaczyć. Klucz. 1. Patrick should be at school, not at kindergarten. 2. Our host is an IT architect at a large insurance company. 3. Greg is a professor at the local community college. 4. Hang on, there's someone at the door.
5. Bob was at the cinema last night and enjoyed the film. 6. I remember seeing you at the party. A jeżeli chcesz otrzymać specjalne materiały dodatkowe do tej lekcji, wejdź na link, który widzisz teraz na ekranie. Link jest również w opisie tego filmu. Naprawdę warto z tego skorzystać. Teraz zajmiemy się słówkiem on. On. Najczęstsze użycie to jest jednak, że coś jest na jakiejś powierzchni. Jest coś płaskiego i na tym położymy inny przedmiot i wtedy nie ma problemu. To jest zawsze on. The pencil is on the table. The remote control is on the table. Posłuchajcie przykładów. I left my wallet on the table. Zostawiłam mój portfel na stole. I left my wallet on the table. There is a lot of frosting on the sponge cake. Na babce piaskowej jest dużo lukru. There is a lot of frosting on the sponge cake. Ja lubię lukę. There was an expensive carpet on the floor. Tu mamy podłogę. Na podłodze był drogi dywan. There was an expensive carpet on the floor. Brian, powierzchnia nie musi być pozioma. Brian hung the painting on the wall. Brian powiesił obraz na ścianie. On the wall. Brian hung the painting on the wall. There are some paintings on the wall. Jest kilka obrazów na ścianie. On może też znaczyć, może też być w sensie podpory, że coś jest podporą do czegoś innego. Jason stood on a chair. Stanął na krześle. To też jest powierzchnia krzesła, ale jako podpora ona służy. Jason stood on a chair. Jason stanął na krześle. Jason stood on a chair. Jeszcze jeden przykład. Pamela was on her hands and knees looking for her earring. Czyli tu mamy na rękach i nogach, czyli na czworaka. Pamela was on her hands and knees looking for her earring. Na czworaka. Mamy też szczególne wyrażenia, kiedy używamy on. Zaczniemy sobie od takich trzech. Popatrzcie. On the sea, on the lake, on the coast. On the sea, on the lake, on the coast. Czyli nad morzem, nad jeziorem, na wybrzeżu. Przykład. Dublin is on the east coast of Ireland. Dublin jest na wschodnim wybrzeżu Irlandii. Dublin is on the east coast of Ireland. They have a cottage on the lake. Mają chatę nad jeziorem. They have a cottage on the lake. Mam też inne idiomatyczne wyrażenia. Idiomatyczne to znaczy typowe dla danego języka. Idiomatyczne. Posłuchajcie. They live on the 10th floor. To też w zasadzie powierzchnia, ale zawsze tak mówimy. Mieszkają na 10. piętrze. They live on the 10th floor. I was on the train when Sally phoned. Byłam w pociągu, kiedy Sally zadzwoniła. I was on the train when Sally phoned. Tutaj używamy słówka on, jak jesteśmy w pociągu. Nie wiem, na pokładzie pociągu, coś takiego się kojarzy. Natomiast jak podróżujemy pociągiem, to powiem normalnie by train. We travel by train jednak. Kolejny przykład. Olivia's house is on the left. Takie wyrażenia. On the left, on the right. Zawsze będzie on. Tutaj po polsku mam podobnie, więc nie będzie problemu. There's a garden on the side of the house. Na boku domu, przy boku domu jest, z boku domu jest ogród. There is a garden on the side of the house. My grandparents live on the farm. To już stałe takie wyrażenie. Moi dziadkowie mieszkają na farmie. My grandparents live on a farm. You'll find it on page 11. Znajdziesz to na stronie 11. You'll find it on page 11. On my way home, I saw a car accident. W drodze do domu widziałem wypadek samochodowy. On my way home, I saw a car accident. Prawda? Car accident. Ćwiczenie. Przetłumacz brakujące fragmenty zdań. Zobaczysz na ekranie ćwiczenie, zastanów się chwilę, przetłumacz i tutaj nie będzie problemu. Z pewnością spamiętasz, jak używamy on. Klucz. 1. My parents had a house on the sea. 2.
Leave your things on the table over there. 3. Can you stand on your head? 4. There is a diagram on page 25. 5. You see the school on your left. 6. I was born on the 1st of July. Część trzecia. W części trzeciej zajmiemy się słówkiem in. 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 Tak właśnie brzmi to słówko. Zasadnicze znaczenie. We wnętrzu, w środku czegoś, czyli wchodzimy, to już dosyć precyzyjny punkt, wchodzimy do środka czegoś. We wnętrzu, w środku czegoś. Może być też to obszar abstrakcyjny, abstrakcyjnie opisany, jednak w ramach tego obszaru. Posłuchaj przykładów. I know Jason is somewhere in this house. In the house or in this house. Wiem, że Jason jest gdzieś tutaj w tym domu. I know Jason is somewhere in the house. Czyli mamy obszar i w tym obszarze, w środku. There is some sugar in the cupboard. W szafce jest trochę cukru. There is some sugar in the cupboard. Paul took us for a drive in his new car. W swoim nowym samochodzie Paul zabrał nas na przejażdżkę. Paul took us for a drive in his new car. Pete almost drowned when he fell in the river. Pete prawie utonął, kiedy wpadł do rzeki. Pete almost drowned when he fell in the river. Można też powiedzieć into the river. Amanda looked in her handbag, but her keys weren't there. Amanda zajrzała do torebki, ale jej kluczy tam nie było. Amanda looked in her handbag, but her keys weren't there. There are a few mistakes in your essay. To bardziej, że tak powiem, metaforyczne znaczenie, prawda? Ale też w tym tekście tego eseju, w czymś. W polsku też tak powiemy. There are a few mistakes in your essay. How many minutes are there in an hour? W tej jednej godzinie ile jest minut? How many minutes are there in an hour? She grew up in New Zealand. Dorastała w Nowej Zelandii. She grew up in New Zealand. Pat works in an open plan office. Pat pracuje w takim otwartym biurze. To znaczy niepodzielonym dla poszczególnych osób, bez wydzielonych sekcji, osobnych pomieszczeń. Pat works in an open plan office. In używamy dla następujących wyrażeń czasowych. I'll see you in the afternoon. Zobaczymy się po południu. I'll see you in the afternoon. Po południu. Wyrażenie in the afternoon. Tak jak in the morning. I was in the office in the morning. Rano byłem w biurze. I was in the office in the morning. Mamy in the office, w biurze, in the morning. Można powiedzieć at the office, ale to wtedy nie będzie oznaczało, że koniecznie w środku w tym biurze, tylko tam, gdzie się plątałeś po zakładzie. Dlatego jest at the office. Ale normalnie mówimy in the office in the morning. The flowers will bloom in autumn. Kwiatki zakwitną jesienią. Takie nietypowe, ale niektóre kwitną jesienią. The flowers will bloom in autumn. I was born in 1989. Kiedy lata? Podajemy lata. Let's go camping in September. Z miesiącami. Czyli tak. I was born in 1989. Urodziłem się w 1989. Let's go camping in September. Jedźmy pod namiot we wrześniu. Let's go camping in September. Jeszcze jedno zdanie. There were a lot of significant changes in the 20th century. W 20. stuleciu było bardzo wiele istotnych zmian. There were a lot of significant changes in the 20th century. Teraz bardziej idiomatyczne wyrażenia. One tak naprawdę nie są trudne, ponieważ inaczej się nie da powiedzieć, więc trzeba je wyćwiczyć tak jak jest i się zapamiętuje wtedy. Bill found it difficult to concentrate in class. Billowi było trudno skoncentrować się podczas lekcji. In class znaczy po prostu podczas lekcji. I'll be with you in a minute. Przyjdę do ciebie za minutkę. I'll be with you in a minute. Peter wrote in pencil. Peter pisał ołówkiem. Peter wrote in pencil. Her parents always talk to her in German. Jej rodzice zawsze mówią do niej po niemiecku. Her parents always talk to her in German. His life was in danger. Jego życie było w niebezpieczeństwie. His life was in danger. Do you have the same blouse in blue? Czy macie tę samą bluzkę w kolorze niebieskim? In blue. Do you have the same blouse in blue? Jeszcze jeden przykład.
I like sculptures in marble. Czyli lubię takie rzeźby, które są zrobione w marmurze. I like sculptures in marble. Ćwiczenie. Krótkie ćwiczenie. Ułóż fragmenty zdań we właściwej kolejności. Zatrzymaj nagranie i zrób ćwiczenie. Możesz trochę potłumaczyć potem, ale nie musisz. Najważniejsze, żeby zanalizować te fragmenty i ułożyć je we właściwej kolejności. Zatrzymaj teraz nagranie. Zrób rzetelnie ćwiczenie. Klucz do ćwiczenia. 1. Jason retired in October. 2. We're swimming in the pool. 3. It was amazing how much we managed to do in a day. 4. It happened in the 1930s. 5. He got his degree in only 3 years. Można by też powiedzieć in 3 years only. Chyba tak. 6. Are you in pain? That's it. Mam teraz nadzieję, że już ta różnica pomiędzy it, on, at na podstawie tych przykładów. Trzeba wypisać te przykłady, nie wypisać. Wysłuchać. Wysłuchać, powtórzyć, zrobić rzetelnie ćwiczenia. Z całą pewnością będziesz dużo lepiej posługiwać się językiem angielskim. Thank you. Jeśli podoba Ci się mój sposób przekazywania wiedzy, zapraszam Cię do zapoznania się z moim autorskim kursem Common Words, nieznane znaczenia znanych słów, który poszerzy Twoje słownictwo w sposób, który Cię zaskoczy. Kliknij w link, który znajdziesz w opisie do tego wideo i dowiedz się więcej.